Dziękuję bardzo za udzielony mi głos. Dziękuję bardzo za zaufanie organizatorów i zaproszenie mnie do udziału w tegorocznej konferencji. Ponieważ nie jest to moje pierwsze wystąpienie w ramach konferencji organizowanych w ramach Europejskiego Dnia Języków i wiem, że te konferencje mają taki silny wymiar praktyczny, ukierunkowany na praktykę nauczania i na osoby nauczycieli i uczniów. W związku z tym też nawiązując do wywiadu z panem profesorem Bańką, chciałam sfokusować moje wystąpienie na target i poruszyć w moim wystąpieniu właśnie takie aspekty terminologiczne i metodyczne właśnie języków obcych do celów specjalistycznych, które to aspekty mogą być bardzo pomocne nauczycielom w ich codziennej praktyce nauczania, kiedy mają przed sobą konkretnych uczniów, konkretne potrzeby tych uczniów, konkretne cele do wypełnienia. Języki specjalistyczne, jak Państwo doskonale wiecie, noszą różne nazwy, różne etykietki. Mamy język specjalistyczny, język zawodowy, język branżowy, język dla potrzeb zawodowych, język dla celów zawodowych, a nasza rodzima podstawa programowa do kształcenia w zawodach mówi chociażby o języku obcym ukierunkowanym zawodowo, potocznie nazywamy go JOZ-em. Wszystkie te pojęcia, które widzą Państwo na slajdzie, one są potocznie zrozumiałe dla niewtajemniczonego odbiorcy. Niemniej jednak za każdym określeniem sytuują się odmienne podejścia badawcze, odmienne dziedziny, odmienne kryteria definiowania, którym warto się przyjrzeć chociażby, kiedy mierzymy się z tym językiem zawodowym w kontekście praktyki dydaktycznej. Pozwolę sobie dzisiaj definiować ten język specjalistyczny po dosyć wnikliwym przeglądzie literatury przedmiotu, która posługuje się szeregiem kryteriów możliwych do definiowania języka specjalistycznego. Ja z tego morza źródeł wybrałam cztery kryteria, którymi są między innymi dziedzina zastosowania języka, użytkownicy tego języka, relacja pomiędzy językiem specjalistycznym a językiem ogólnym i wreszcie użycie języka w dyskursie. I pokrótce chciałabym te wszystkie kryteria omówić. Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, którym jest dziedzina zastosowania, zasadniczo chodzi o obszar zawodowy, w którym ten język jest stosowany. Jednak językoznawcy kwestionują to kryterium jako dosyć nieprecyzyjne, ponieważ nie pozwala w pełni rozgraniczyć dziedzin pomiędzy sobą, a tym samym rozdzielić języków poszczególnych branż. Gdzie bowiem wytyczyć granice, jeśli chodzi o język turystyczny, język hotelarski czy język gastronomii? Granica jest dosyć płynna, jeśli zaczniemy się zajmować szczegółami. To kryterium zastosowania języka w obszarze zawodowym jest z drugiej strony bardzo praktyczne i użyteczne na gruncie praktyki dydaktycznej, co mogą Państwo nauczyciele zaobserwować chociażby w nazewnictwie stosowanym wobec kursów języka specjalistycznego czy materiałów dydaktycznych. Mamy Business English, mamy Français du Secrétaire, mamy Espanol del Turismo, mamy Espanol Italiano Commerciale, więc każde takie przyporządkowanie języka pozwala odwołać się właśnie do konkretnego obszaru komunikacji zawodowej, a jednocześnie wyobrazić sobie ewentualne możliwości zastosowania tego języka w pożądanym środowisku pracy. Drugie kryterium, o którym wspomniałam, to użytkownicy języka specjalistycznego, a więc mowa o wszystkich tych, którzy porozumiewają się językiem w obszarze zawodowym, bowiem znajomość języka zawodowego stanowi przynależność do określonej wspólnoty zawodowej, niemniej jednak to ta wspólnota determinuje cechy tego języka. To kryterium z kolei też nie jest w pełni entuzjastycznie przyjmowane na gruncie językoznawstwa, bowiem jego rygorystyczne przestrzeganie, jego rygorystyczne stosowanie wykluczałoby z komunikacji specjalistycznej wszystkie osoby, które nie są specjalistami. W życiu codziennym każdy z nas uczestniczy w komunikacji z lekarzem, na przykład z mechanikiem w warsztacie samochodowym, z pracownikiem banku. I w związku z tym każdy z naszych rozmówców będzie stosował mniej lub bardziej język specjalistyczny. W związku z tym siłą rzeczy mamy do czynienia z pewną komunikacją specjalistyczną i językiem specjalistycznym, który jest dostosowany przez specjalistę do możliwości percepcyjnej swojego odbiorcy. Dlatego zdaniem językoznawców to kryterium użytkowników języka powinno być bardziej odnoszone do poziomu kompetencji językowej użytkowników, a nie do profilu zawodowego, bowiem w takim zrozumieniu językiem specjalistycznym nazywalibyśmy tylko ten,
którym posługują się specjaliści w komunikacji ze specjalistami, poruszając wyłącznie tematy zawodowe. Niedostateczne na gruncie językoznawczym kryterium użytkowników języków specjalistycznych okazuje się pożyteczne mimo wszystko na gruncie dydaktycznym, jako nośne i operacyjne, co widać również w nazewnictwie kursów czy materiałów dydaktycznych. Mamy English for Lawyers, Italiano per Economisti, Espanol para Medicos. Takie odwołanie się do konkretnej grupy zawodowej pozwala bardzo szybko i precyzyjnie wskazać potencjalnych odbiorców kształcenia, a więc naszych docelowych uczniów. Kolejne, trzecie kryterium to relacja języka specjalistycznego do języka ogólnego. Tutaj zdania językoznawców są podzielone. Będziemy mieli opinie badaczy, którzy podkreślają pełną zależność bądź też pełną rozdzielność systemów języka specjalistycznego i ogólnego. Natomiast pomiędzy opcjami skrajnymi jak zwykle jest miejsce dla zwolenników opcji kompromisowych, którzy twierdzą, że język specjalistyczny zawsze dzieli z językiem ogólnym podstawowe zasoby, takie jak alfabet, jak zasady fonetyki czy morfologii, ale będzie się różnił w zależności od sytuacji komunikacyjnej rozmówców tematów na poziomie leksyki i składni. Na płaszczyźnie dydaktycznej, kiedy mówimy o nauczaniu języka specjalistycznego i języka ogólnego, te dwa systemy językowe są odmiennie definiowane, chociażby przez autorów francuskojęzycznych, takich jak Mongiant i Parpet, którzy wśród kryteriów różnicujących język specjalistyczny od języka ogólnego wymieniają takie jak cel nauki, czasowy wymiar tejże nauki, zakres tematów i treści, kompetencje i sposoby pracy nauczyciela, a także dostępność materiałów dydaktycznych, bowiem wszystkie te parametry będą odmiennie definiowane i odmiennie się przedstawiały w zależności od tego, czy uczymy języka specjalistycznego, czy uczymy języka ogólnego. I wreszcie czwarte kryterium, o którym wspomniałam, to funkcjonowanie języka specjalistycznego w dyskursie, a więc kryterium, które jakby sytuuje się w płaszczyźnie spoza systemu języka i specyfiki zasad lingwistycznych. W tym, według tego kryterium, język specjalistyczny rozumiany jest jako nośnik wiedzy specjalistycznej i ściśle wiąże się z kontekstem zawodowym, w którym jest wykorzystywany i w którym działają użytkownicy języka. I bowiem ten kontekst użycia języka poprzez dyskurs i właściwe temu dyskursowi teksty będzie decydował o znaczeniu terminów w zależności od dziedziny czy też dyscypliny. W zależności od tego, o czym mówią rozmówcy i z jakiej branży pochodzą, mysz może oznaczać gryzonia polnego, a może być elementem wyposażenia komputera. W dydaktyce języków to kryterium okazuje się także przydatne, jeśli nauczyciel zamierza stworzyć własny korpus tekstów odnoszących się do danej dziedziny i który to korpus tekstów będzie chciał wykorzystać na potrzeby nauczania języka zawodowego. O korpusach będzie dzisiaj jeszcze mowa, więc pozwolę sobie pominąć ten element milczeniem, natomiast dopowiem tylko, że właśnie ten dyskurs i właściwe teksty z jednej strony służą nauczycielowi jako nośnik wiedzy specjalistycznej, który jako językoznawca być może ma tutaj deficyty, natomiast z drugiej strony są ilustracją zastosowania środków językowych niezbędnych do realizacji pragmatycznego celu tekstu. Jak teraz ten język specjalistyczny, który może być w różny sposób definiowany, przenieść na grunt nauczania języka w klasie, kiedy mamy przed sobą konkretne osoby o konkretnych potrzebach, konkretne ramy czasowe i konkretną podstawę programową? Dydaktyka języków specjalistycznych stawia sobie zasadniczo za cel deskrypcję, eksplikację czy programowanie procesu akwizycji specjalistycznych umiejętności językowych. Bardzo pojemna definicja sformułowana przez profesora Sambore-Grucze, jeśli chodzi o cel dydaktyki języków specjalistycznych, co to konkretnie znaczy? Ja pozwoliłam sobie tutaj wytłuścić czy wyboldować element dotyczący programowania procesu akwizycji, bowiem to programowanie jest niezwykle istotne w przypadku planowania kształcenia z odbiorcami o potrzebach zawodowych. To programowanie dokonuje się przez pryzmat wielu elementów, przez pryzmat wielu wyborów, których nauczyciel musi dokonać, przez pryzmat wielu decyzji, które musi podjąć, a wszystkie te decyzje, wybory opierają się o sprawności językowe, które mamy kształtować, o elementy leksyki, gramatyki, funkcje języka, którymi mamy wypełnić program kształcenia, czy też tematy i zagadnienia zawodowe, które będziemy poruszali w trakcie kształcenia. Natomiast do tego wszystkiego, aby to dokładnie zdefiniować, dokładnie zaprogramować i dokładnie przemyśleć, potrzebne nam są
te specyficzne potrzeby ucznia, z czym on do nas przychodzi, jakie ma potrzeby, które musimy zaspokoić w trakcie godzin języka, które mamy do dyspozycji. W związku z tym te specyficzne potrzeby uczących się będą zawsze nadrzędne do treści programowych i będą decydowały o kształcie tychże ostatnich. I tutaj chciałam podkreślić, że to nauczanie języków specjalistycznych, nauczanie języków zawodowych, jakkolwiek je nazwiemy, ono jak żadne inne charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością i niepowtarzalnością odbiorców, którzy każdorazowo mogą wyrażać odmienne potrzeby, odmienne oczekiwania względem pożądanego przez siebie kształcenia językowego. A więc konsekwencją tego stanu rzeczy jest bardzo świadome i bardzo przemyślane zawężenie zakresu działań przez nauczyciela do takich elementów kształcenia, które są niezbędne do skutecznego działania w obszarze zawodowym, a oznacza to właśnie, że kursy języków specjalistycznych bardzo często są ukierunkowane tylko na wybrane kompetencje, kompetencje cząstkowe, które zostały przed chwilą troszkę skrytykowane, natomiast one są charakterystyczne właśnie dla tych kursów, które biorą na cel odbiorców o potrzebach zawodowych. Mówiąc o specyficznych potrzebach ucznia, możemy więc w różnoraki sposób organizować proces nauki. I dzisiaj chciałam się z Państwem podzielić doświadczeniami dydaktyków francuskich. Być może dla niektórych z Państwa są one już znane, dla niektórych może nie. Dydaktyka francuska przez wiele lat wypracowała bardzo wiele podejść dydaktycznych, które są stosowane w zależności od tego, z jakim uczniem o potrzebach zawodowych mamy do czynienia i jakie są jego potrzeby. Dla potrzeb dzisiejszego wystąpienia i biorąc pod uwagę ograniczony czas, który został mi tutaj przyznany, a chyba jesteśmy w niedoczasie, pozwolę sobie skupić się tylko na czterech najbardziej aktualnych i najszerzej rozpowszechnionych. To są Français de spécialité, Français sur objectif spécifique, Français de communication professionnelle i Français langue professionnelle. Pierwszy z nich, Français de spécialité, jak Państwo możecie się domyśleć z samej nazwy, to język francuski danej specjalności, który odnosi się właśnie do języka specjalności, a w szczególności do ogółu dyskursów, które mogą być właściwe danej specjalności czy też dyscyplinie. Chodzi zasadniczo o uwzględnienie ogółu sytuacji komunikacyjnych danego obszaru zawodowego, którym mogą być zainteresowane szerokie grupy odbiorców. Jeśli mówimy na przykład o języku medycyny, tutaj celem takiego kursu będzie jak najszersze pokrycie, jak najszersza selekcja treści językowych i sytuacji komunikacyjnych, które mogą dotknąć różne zawody, różne stanowiska, jak lekarza, pielęgniarkę, salową, ratownika. I to, co właśnie charakterystyczne dla tego podejścia, to duża różnorodność, reprezentacja dużej różnorodności dziedziny pod kątem właściwych zawodów, stanowisk, działań, dyskursów i tekstów. Kursy, które się wpisują w to podejście w języka francuskiego specjalności, są opracowane według tak zwanej logiki podaży. To znaczy, że one istnieją niezależnie w ofercie jakiejś instytucji kształcącej, natomiast nie mają ścisłego powiązania z konkretnym i aktualnym zapotrzebowaniem uczących się. To skutkuje dwoma konsekwencjami. Po pierwsze, oferta kształcenia będzie wyprzedzała niejako potencjalne potrzeby uczącego się, ale nie dawała mu jednocześnie żadnej gwarancji na wykorzystanie tychże umiejętności po zakończeniu kształcenia. Dla nauczyciela natomiast będzie dawała dużą swobodę w doborze materiałów, treści, określeniu docelowych kompetencji czy sytuacji komunikacyjnych i zawodów z obszaru docelowego. Po drugiej stronie bieguna sytuuje się Français sur objectif spécifique, a więc język francuski pod kątem specyficznych celów. Ta oferta kształcenia i opracowane w nią programy nauczania to programy szyte na miarę, opracowane według logiki tak zwanej popytu. Będą one uwzględniały w pełni selektywne potrzeby wyrażone przez uczącego się, odpowiadając tym samym jak najbardziej adekwatne na realne zapotrzebowanie tych uczących się. Zamiast zajmować się ogółem sytuacji komunikacyjnych, tutaj celem jest zajęcie się konkretnym przypadkiem, stanowiskiem, zawodem, działaniem zawodowym czy pewnym ciągiem działań zawodowych, w zależności od potrzeb wyrażonych przez docelowych odbiorców kształcenia. I wreszcie tutaj program
inaczej niż w przypadku poprzedniego podejścia, program kształcenia będzie opracowany po otrzymaniu informacji zapotrzebowania na dany kurs, a celem tego kursu będzie operacyjne przełożenie potrzeb na treści i techniki pracy, które są właściwe danemu obszarowi docelowemu. Mniej specjalistyczne niż te dwa wcześniejsze podejścia jest podejście Français de Communication Professionnelle, bowiem ono bierze na cel komunikację zawodową jako taką, nie wiążąc jej konkretnie z zawodem, stanowiskiem czy dziedziną. Jest to więc koncepcja, która jawi się jako koncepcja przekrojowa dla różnych dziedzin zawodowych i uwzględnia użycie języka w bardzo szerokiej gamie działań zawodowych, które są wykonywane za pomocą języka, ale mogą być wspólne różnym dziedzinom, zawodom, stanowiskom. Redagowanie listu, czy rozmowa przez telefon, czy obsługa klienta, czy też napisanie maila w równym stopniu mogą dotyczyć pracownika recepcji hotelowej, asystentki zarządu czy menadżera. W związku z tym celem jest tutaj w tym kształceniu poszukiwanie tych działań językowych wspólnych różnym dziedzinom, zawodom i stanowiskom. Ale poza aspektami językowymi też bardzo wyraźnie kładzie się akcent na kulturowe aspekty życia zawodowego poprzez analizę sytuacji komunikacyjnych, które są właściwe dla świata pracy. I wreszcie ostatnie, chronologicznie najmłodsze, ale też najbardziej specjalistyczne właściwie podejście określane mianem Français langue professionnelle, czyli francuski jako język zawodowy, koncentruje się na równoczesnym kształtowaniu kompetencji językowych i zawodowych, co zakłada silne współistnienie treści językowych i zawodowych adekwatnie do wymagań środowiska pracy. Tutaj akcent należy położyć na te wymagania środowiska pracy, które są kluczowe dla konstrukcji programu kształcenia, bowiem programy opracowane w oparciu o podejście Français langue professionnelle wymagają wnikliwej analizy rodzajów i sposobów interakcji, które mogą zachodzić w środowisku zawodowym pomiędzy partnerami zawodowymi. I te interakcje można właściwie usytuować w obrębie trzech stref, co czyni autorka tego podejścia Florence Molondali. Każdy, kto pracuje, znajduje się w wybranych momentach w strefie pracy odosobnionej, kiedy sam wykonuje pewne działania bez kontaktu z innymi, czyli w zaciszu własnego biura. Po drugie, podejmuje szereg działań we współpracy z innymi i jest to strefa właśnie współdziałania z innymi pracownikami. I po trzecie, dokonuje także działań wymagających relacji z klientem, czy to w bezpośredniej obecności tego klienta, czy też za pomocą różnych mediów, takich jak telefon, mail, komunikator itd. To, co właśnie jest bardzo charakterystyczne dla tego podejścia Français langue professionnelle, to współistnienie elementów języka, działania zawodowego oczywiście, oraz zawodu, co wymaga konieczności właśnie współzależności języka i kontekstu działania. I podejście Français langue professionnelle bardzo silnie akcentuje aktywny charakter nauki, zadaniowe formy pracy i nacisk na wszelkie działanie zawodowe. Podsumowując to, co powiedziałam do tej pory, niezależnie od tego, jak będąc nauczycielami języka specjalistycznego, niezależnie od tego, które z podejść zastosujemy w naszej praktyce dydaktycznej, czy będą to te, które przedstawiłam Państwu przed chwilą, czy pokusimy się o jakieś nasze własne indywidualne rozwiązania, każdy nauczyciel języka specjalistycznego, zawodowego, czy ukierunkowanego zawodowo będzie musiał zmierzyć się z różnorodnością odbiorców, ich potrzeb, ich celów kształcenia. Za każdym razem w sposób jednostkowy będzie musiał podejść do tworzonej oferty dydaktycznej, czy to będzie program na cały rok, czy to będzie program na semestr, czy to będzie cykl lekcji, czy to będzie scenariusz jednej lekcji. Wymagane jest to jednostkowe podejście. Wymagane również jest konieczność odmiennych działań i rozwiązań metodycznych, które będą adekwatne do profilu uczniów, z którymi mamy do czynienia. A to z kolei nie jest możliwe bez dokonania analizy potrzeb potencjalnych odbiorców i formułowania rozwiązań właściwych dla uczącego się, dla miejsca i czasu naszej pracy, dla zakresu kształcenia językowego. Oczywiście wszyscy jesteśmy kompetentnymi nauczycielami, ale języki do zadań specjalnych wymagają także kompetentnych nauczycieli do zadań specjalnych. W związku z tym warto jest zwrócić uwagę na systemowe wsparcie w zakresie kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych, czy to już na etapie kształcenia nauczycieli przygotowania do zawodu, czy też w postaci różnych form doskonalenia zawodowego w formie kształcenia ustawicznego, podyplomowego, uzupełniającego, czy jakkolwiek to nazwiemy. W każdym bądź razie ten ostatni postulat jest może sugestią innej konferencji, innego tekstu, innego artykułu. Dziękuję Państwu za uwagę.